Krzysztof Kolany, analityk bankier.pl. Podczas gdy w największych bankach centralnych świata coraz częściej mówi się o obniżkach stóp procentowych, to w Polsce coraz mocniej drenuje nasze kieszenie rosnąca inflacja cenowa. Główny Urząd Statystyczny poinformował, że według wstępnych danych w czerwcu inflacja CPI przyspieszyła do 2,6%, ponownie zaskakując swoim wzrostem ekonomistów i po raz pierwszy od 2012 roku przekraczając cel inflacyjny Narodowego Banku Polskiego. Inflacyjni negacjoniści nie mogą już zwalać winy tylko na drożejące paliwa i coraz droższą żywność, ponieważ wzrost inflacji cenowej napędzają przede wszystkim usługi w hotelarstwie, w gastronomii i wszędzie tam, gdzie z jednej strony rosnący popyt konsumpcyjny, a z drugiej strony szybko rosnące płace w końcu wymusiły na przedsiębiorcach podwyżki cen. A to prawdopodobnie jeszcze nie koniec, ponieważ mamy już zapowiedziane podwyżki cenników w bankach czy w firmach telekomunikacyjnych. Pamiętajmy też, że tylko do końca roku działa taki deflacyjny czy inflacyjny hamulec w postaci administracyjnie zamrożonych cen energii dla ludności. Może się okazać więc, że jeśli nawet nie w tym, to w przyszłym roku inflacja cenowa przekroczy 3% i będzie to spory problem dla naszej Rady Polityki Pieniężnej, która uparła się, aby stóp procentowych nie podnosić.